Dzień dobry, nazywam się Paweł Odaś i jestem opiekunem produktów marki Red Heating w firmie Ventor. Dziś przedstawię Państwu kilka nowości z naszej oferty. Włoskie piecyki Red Heating. Firma ta należy do MCZ Group, europejskiego lidera w produkcji urządzeń na pelet. Są to urządzenia bardzo intuicyjne i przyjazne w obsłudze, a dodatkowo ekonomiczne i przyjazne środowisku. Produkty Red Heating cechują się bardzo nowoczesnym designem, który pasuje niemal do każdego wnętrza. Prawie wszystkie produkty zostały wyposażone w sterowanie poprzez Wi-Fi oraz aplikacje w telefonie. Marka Red Heating należy do MCZ Group, jednego ze światowych liderów w branży piecyków na pelet. Wszystkie ich produkty są tworzone zgodnie z wzornictwem Made in Italy. Mają dopracowany wygląd, a do ich produkcji użyto najlepszych materiałów. Piecyki Red Heating zostały już docenione w całej Europie ze względu na ich prostą obsługę, wysoką estetykę i doskonałą jakość wykonania. Firma Ventor posiada w swojej ofercie aż 19 modeli piecyków. Urządzenia Red Heating dzielą się na trzy wersje: R, Multi-R oraz Hydro. Modele R to REN, REN X-Up, Dahlia, Kunal, Kunal X-Up, Melissa X-Up, Minta, Camellia i Fresia. Te piecyki sprawdzają się w przypadku, gdy istnieje potrzeba ogrzania jednego pomieszczenia lub przestrzeni otwartej, a wskazana powierzchnia grzania to od 30 do 100 m2. Piecykiem R można ogrzewać otwartą przestrzeń lub jedno pomieszczenie. Doskonale sprawdzą się na przykład w biurze czy dużym salonie. Piecyki Multi-R to Hoya X-Up, Altea X-Up, Malfa, Lotto, Aster X-Up. Są to urządzenia z kilkoma nadmuchami. Sprawdzą się w przypadku potrzeby ogrzania całego mieszkania lub domu. Dedykowana powierzchnia grzewcza w przypadku wersji Multi-R to od 30 do 140 m2. Modele Multi-R ogrzewają pomieszczenie za pomocą dystrybucji gorącego powietrza. Te piecyki ogrzewają kilka pomieszczeń bądź dom lub mieszkanie. Ostatnią wersją urządzeń Red Heating to piecyki Hydro. Dzięki zastosowaniu płaszcza wodnego ogrzeją wskazane powierzchnie poprzez ogrzewanie podłogowe lub grzejniki. Mogą ogrzewać także ciepłą wodę użytkową. Są to samodzielne urządzenia grzewcze, ponieważ posiadają wbudowaną hydraulikę. Dedykowana powierzchnia grzewcza to od 60 do 280 m2. Teraz omówimy sobie jeden z piecyków z naszej oferty, a jest nim Kunal. Urządzenie kompaktowe i o bardzo nowoczesnej bryle. Kunal to zaokrąglony piecyk na pelet o bardzo nowoczesnym wyglądzie. Posiada żeliwną kratkę oraz stalową obudowę, dostępną w kolorze białym, czarnym i szarym. Piecyk posiada dużą wizję ognia i jest wykonany z dobrej jakości materiałów. Piecykami Red Heating można sterować za pomocą aplikacji Easy Connect Plus. Wystarczy pobrać ją z Google Play bądź App Store. Dzięki aplikacji Easy Connect Plus, wyposażonej w zintegrowaną technologię Wi-Fi i Bluetooth, możesz wyłączać, ustawiać, sterować i włączać wszystkie piecyki Red Heating bezpośrednio ze swojego smartfona, bez względu na to, gdzie jesteś. Wentylatory w piecykach Red Heating pracują bardzo cicho. Hałas jest ograniczony do niezbędnego minimum, co pozwala na utrzymanie temperatury przy niemal absolutnej ciszy. Piecyki posiadają też możliwość całkowitego wyłączenia pracy wentylatorów. Piecyk Kunal spełnia kryteria ekodesignu, co oznacza, że jest bardzo czystym urządzeniem. Dodatkowo jego praca emituje bardzo mało dwutlenku węgla do atmosfery. Piecyk Kunal wyposażony jest w system szybkiego startu, co oznacza, że jest gotowy do pracy nawet w kilka minut. Urządzenia Red Heating posiadają bardzo szczelną budowę. Dzięki temu nie pobierają powietrza z pomieszczenia. Z powodzeniem mogą być montowane w domach pasywnych oraz tych z rekuperacją. Na samym początku trzeba podłączyć zestaw spalinowy do komina. W piecyku Kunal wylot spalin znajduje się z tyłu urządzenia.
Później musimy zadbać o przyłącze powietrza z zewnątrz budynku. Są na to dwa sposoby. Za pomocą swobodnego wlotu powietrza bądź skierowanie powietrza bezpośrednio z zewnątrz. Wolny wlot powietrza musi być wykonany na poziomie podłogi, zabezpieczony kratką zewnętrzną i mieć minimalną powierzchnię całkowitą 80 cm kwadratowych. Panel sterowania w piecykach Red Heating jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze. Aby uruchomić piec, należy dosypać paliwa do zbiornika znajdującego się na górze piecyka. Uzupełnianie peletu w piecyku Kunal jest bardzo łatwym procesem, który można wykonać samodzielnie. Aby dosypać peletu do urządzenia, należy otworzyć klapę zbiornika, która znajduje się na górze urządzenia, oprzeć worek z paliwem i dosypać go, zamknąć klapę i to wszystko. Następnie przytrzymać przycisk ON-OFF. Po włączeniu się pieca warto ustawić datę i godzinę, a zaraz po tym timer pracy urządzenia. W menu głównym możemy ustawić także czas uśpienia, w którym piec nie będzie pracował. Podczas pracy urządzenia możemy również ustawić funkcję czyszczenia. A tak prezentuje się wnętrze naszego piecyka. Jak widać, jest wykonane z solidnych materiałów, porządnie uszczelnione, z idealnie wyprofilowanym rusztem, dzięki czemu jak najwięcej peletu trafia do spalania. Piecyki Red Heating są coraz bardziej popularne ze względu na swoją wydajność, ekologiczność i łatwość w obsłudze. Urządzenia te charakteryzują się wysoką sprawnością cieplną, co pozwala na oszczędność energii i kosztów ogrzewania. Dodatkowo dzięki temu, że pelet jest naturalnym paliwem, korzystanie z urządzeń na pelet jest przyjazne środowisku. Red Heating oferuje szeroki wybór piecyków na pelet w różnych rozmiarach i mocach. Są solidnie wykonane z dobrych jakości materiałów oraz przystępne cenowo. Podsumowując, piecyki na pelet Red Heating są idealnym rozwiązaniem dla kogoś, kto szuka wydajnego, ekologicznego i ekonomicznego źródła ciepła. Sprzedaż produktów Red Heating prowadzimy poprzez sieć dystrybutorów. Aby zamówić piecyk na pelet, wystarczy wejść na naszą stronę wentor.pl, wybrać zakładkę dystrybutorzy, następnie wysłać do nas wiadomość.